Cześć kochani, jestem Ara Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Nie wiem jak Wy, ale ja kiedy jestem zagrzebana w robocie po szyję, to mam czasami ochotę na tą odrobinę szaleństwa. Także dobrze się składa, że dzisiaj swoją premierę ma książka, która definitywnie należy do tych szalonych. Także moi drodzy, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek o książce Alisa i czary od A.J. Howarda. Alisa Gardner jest pra-pra-pra-wnuczką Alice Liddell, tej samej, która zainspirowała Lewisa Carrolla do napisania Alicji w Krainie Czarów. I możemy się zapytać, co w związku z tym? No dobra, może dzieciaki w szkole trochę się pośmieją, ale w końcu im przejdzie, a poza tym to jest chyba całkiem fajne. No to że nie do końca. Dlatego, że od czasów Alice każda kobieta w tym rodzie kończy marnie. To znaczy, albo jest posądzana o chorobę psychiczną, albo wręcz kończy w szpitalu psychiatrycznym, tak jak dzieje się to właśnie z mamą naszej głównej bohaterki. Alisa obawia się, że już niedługo pójdzie w ślady swojej mamy, dlatego że słyszy głosy. Konkretnie głosy roślin i owadów. Jednak oprócz własnych urojeń coraz bardziej martwią pogarszający się stan zdrowia matki, do tego stopnia, że kobiecie grożą elektrowstrząsy, których po prostu może nie przeżyć. Dlatego też, kiedy Alisa dowiaduje się, że tak naprawdę na kobietach w jej rodzinie ciąży klątwa i to za jej sprawą one są doprowadzane do szaleństwa przez podszepty tych insektów i roślin dookoła, postanawia poświęcić się dla własnej mamy, dla kobiet w całej tej rodzinie i wskakuje do króliczej nory, która to prowadzi ją do Krainy Czarów, która jednak w niczym nie przypomina tej cudownej, bajkowej, kolorowej krainy, którą przedstawiano w Alicji w Krainie Czarów. Na wstępie wyjaśnijmy sobie jedno. Nigdy w życiu nie przeczytałam oryginalnej Alicji w Krainie Czarów. I dlaczego? Nie pytajcie mnie, nie mam zielonego pojęcia. Chociaż prawdopodobnie obejrzałam każdy film, który został nakręcony na jej podstawie, ale po przeczytaniu dzisiejszej premiery ja tak ewidentnie muszę nadrobić ten brak. Nie powiedziałabym, że książka Alisa i czary to jest retelling Alicji. Powiedziałabym bardziej, że to jest coś w stylu kontynuacji, aczkolwiek też nie do końca, dlatego że kiedy Alisa trafia do Krainy Czarów, jest już sporo lat po powrocie tej oryginalnej Alicji do domu. I Alisa może właśnie obserwować efekt jej działań. To, co się stało po tym właśnie, jak Alicja wróciła do domu, jak narobiła zamieszania i zniknęła. A powiem wam, że sytuacja wcale nie wygląda dobrze. Dlatego też Alisa musi zmierzyć się z dużym niebezpieczeństwem, naprawić błędy, które popełniła jej pra-pra-pra-babka i spróbować jakoś to wszystko wyprostować, a to definitywnie nie będzie łatwe, nie będzie przyjemne, szczególnie kiedy nie do końca wiadomo, co się robi. To, co Lewis Carroll stworzył, to jest jakaś kolorowa dziecięca bajeczka. A to, co Alisa rzeczywiście widzi w Krainie Czarów, jest o wiele bardziej straszne, bardziej potworne i wręcz makabryczne. Weźmy chociażby tego puchatego, białego króliczka, który nie jest ani puchaty, ani nie jest króliczkiem. Ja wiem, że już pewnie w każdej recenzji było powiedziane, że to jest typowo bartonowski klimat, ale to jest prawda. To jest jak najbardziej prawda, bo jest mrocznie, jest klimatycznie, jest makabrycznie, jest dziwnie i to wszystko jest mega szalone. Na początku czytałam tę książkę z założeniem, że to będzie po prostu coś szalonego z niecodziennymi, dziwnymi postaciami. Że wiecie, Alisa przeprowadzi mnie po prostu przez etapy od słyszenia głosów, przez stację Trójkąt Miłosny, Szalony Kapelusznik, Czerwona Królowa i dojedziemy po prostu do momentu, kiedy będzie zdjęcie klątwy. Taram, koniec. I tak bardzo się cieszę, że totalnie się pomyliłam co do tego, dlatego że ta książka jest rzeczywiście szalona, mamy te wszystkie punkty, ale one są w zupełnie inny sposób przedstawione i definitywnie ona zaskakuje w taki sposób, którego się zupełnie nie spodziewałam i przez to regularnie musimy zmieniać podejście do tej historii, zmieniać punkt widzenia i układać sobie to po kolei w głowie, bo okazuje się, że to, co widzieliśmy przed chwilą, to niekoniecznie jest prawda, ale z drugiej strony, czy aby na pewno to, co teraz usłyszeliśmy, jest prawdą, bo w końcu to nigdy nie wiadomo. I wiecie, w ogóle jest szał.
Trochę martwi mnie to, że nie do końca przywiązałam się do tych postaci, to znaczy mam te, które lubię, mam te, których nie lubię, ale z drugiej strony do tych ocen też się nie do końca przywiązuję, dlatego że to się zmienia. To znaczy nie wyrobiłam sobie jeszcze takiej konkretnej opinii, co myślę o poszczególnych postaciach, ale to dlatego, że akcja w tej książce bardzo pędzi, to jest wszystko bardzo intensywne, szybko się zmienia, czujemy tutaj presję czasu i tego, że to trzeba zrobić jak najszybciej, że tutaj ktoś goni, tutaj coś się dzieje i no ogólnie jest tego wszystkiego bardzo dużo. Ale z drugiej strony to też jest pierwszy tom z całej serii, także mam nadzieję, że po prostu to jest coś, co przyjdzie z czasem. Albo po drugiej lekturze pierwszego tomu. To jeszcze zobaczymy. Także podsumowując, Alisa i Czary to jest młodzieżowe fantasy, które mi się bardzo dobrze czytało. Przede wszystkim szybko i płynnie, dlatego że masa rzeczy się tutaj dzieje. Mamy bardzo dużo impulsów, dużo zwrotów akcji, intryg i jeszcze ten wątek romantyczny. Także jeżeli lubicie Alicję w Krainie Czarów i macie sentyment do takich mroczniejszych klimatów, właśnie jak filmy Tima Burtona chociażby, to jest coś, co definitywnie Wam się spodoba. Ja ze swojej strony powiem Wam tylko, że na pewno sięgnę po kolejne części, chociażby po to, żeby zobaczyć, co stanie się dalej, dlatego że zakończenie tej książki było naprawdę dobre. I to serio, ono było dobre. A poza tym chcę zobaczyć, czy troszeczkę zmienią się też moje stosunki z bohaterami. Może trochę jak ich lepiej poznam. Dobra, już o tym mówiłam. W każdym razie, ja polecam. Ja będę czytała dalej. A ja już kończę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wydawnictwu Uroboros za mój egzemplarz przedpremierowy książki. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, czy Wam się odcinek podobał, czy macie zamiar przeczytać Alice i Czary. Bądź może już ją sami macie, bądź przeczytaliście w wersji angielskiej. W każdym razie dajcie mi znać, czekam na Wasz odzew i do zobaczenia. Cześć!